Tamam. İnsan. Dobra. Czy mnie widać, czy mnie słychać, moi drodzy? Dzisiaj nadajemy jeszcze innym kanałem. To dla mnie nowość, od razu tutaj powiem. Takich jeszcze numerów nie było, żebyśmy tutaj lecieli przez YouTube, więc dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dobra, słuchajcie, jeszcze chwilunia. Ja sobie jeszcze tylko jedną rzecz zrobię. No, ale dobrze. Dobrze. Tutaj mój support techniczny potwierdza, że wszystko jest w porządku, moi drodzy, więc startujemy sobie. Ja też tutaj będę, informuję support, że stawiam tutaj z boku telefon, w razie czego proszę mnie informować, czy coś się dzieje. Dobrze, moi drodzy, witam Was jak zwykle. Czwartkowy wieczór. Ja mam na imię Kasia i jak wiecie, ja tutaj zajmuję się w Willoway naszą marką Skin Mission. Jestem skin ekspertem. Na co dzień pracuję ze skórami, z przeróżnymi skórami, dlatego też dzielę się z Wami różnymi ciekawostkami właśnie dotyczącymi skóry. Już na swoim koncie, w swojej historii mamy skórę suchą, mamy skórę wrażliwą, mamy skórę normalną. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o skórze mieszanej. No i dzisiaj zajmiemy się skórą tłustą oraz skórą trądzikową. I teraz z jednej strony te skóry są do siebie podobne. Z jednej strony jedna wywodzi się z drugiej. Natomiast będę chciała mimo wszystko tutaj powiedzieć coś dla właścicielek skór tłustych i coś dla właścicielek skór trądzikowych. I teraz, moi drodzy, zaczniemy sobie może od tego, możecie też napisać, czy jesteście właśnie właścicielami skóry tłustej, skóry trądzikowej. No niestety jest tak, że bardzo dużo osób ma problemy z cerą tłustą, ma problemy z cerą trądzikową. Ja dzisiaj powiem Wam mniej więcej, z czego te problemy mogą wynikać i w jaki sposób sobie z nimi radzić. Ja tylko tutaj poproszę o rekwizyt. Dobra, zaraz coś fajnego będę dla Was miała. No i teraz, moi drodzy, tak. Jeżeli chodzi o skórę tłustą i skórę trądzikową, to zacznijmy sobie może od skóry tłustej. Jak pamiętacie z zeszłego tygodnia, kiedy mówiłam o skórze mieszanej, to ta skóra mieszana, ona się charakteryzuje tym, że skóra mieszana ma taką charakterystyczną tłustość w literce T, tak? W tej strefie T. Więc ona przeważnie
w nadmiarze przytłuszcza nam się właśnie na czole, na nosie oraz na bródce. Tutaj oczywiście w zależności od tego, kto ma jaką skórę, bo tutaj może być naprawdę dowolność. Jedne osoby mogą mieć problemy z przetłuszczaniem na czole i na nosie, inne mogą mieć problemy z przetłuszczaniem również na brodzie, więc to jest też taka bardzo indywidualna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o skóry tłuste, to są takie skóry, które już raczej ta tłustość, tak, to sebum raczej pokrywa całą powierzchnię skóry. No więc tutaj skóra tłusta charakteryzuje się tym, że ona jest tłusta, cała. I teraz, jako że sebum, tak, powstają nam przeróżne zmiany, te zmiany, tak jak tutaj widzicie, mogą być drobniejsze. Może to być kaszka, czyli takie podskórne, drobne zmiany. Mogą to być tak zwane wągry, tak, ze skórniki otwarte, czyli to są takie te czarne punkciki. Mogą to być drobne, takie zmiany, takie drobne krosteczki z białym łebkiem. Mogą to już być takie bardziej zapalne, aż po cysty, więc te zmiany mogą być na skórze przeróżne. Ale tak jak powiedziałam, w większości problemem jest to, że mamy nadmiar sebum. I są takie skóry, które po prostu mają twarz pokrytą właśnie takim depozytem, takim sebum, ale nie tworzą się żadne zmiany. Nie jest to środowisko sprzyjające jeszcze powstawaniu właśnie zmian trądzikowych, a są takie skóry, u których właśnie ten nadmiar sebum z czasem przerodzi się w dany typ zmian. I tak dla przykładu, te zmiany, które tutaj mamy, te drobniejsze, to są takie początki zmian trądzikowych i bardzo często dzieli się te trądziki właśnie na trądzik zaskórnikowy, na trądzik grudkowo-krostkowy. Tak, tutaj jeżeli chodzi o pojawienie się zmian trądzikowych, to są różne typy tych zmian, też różne podłoże. Natomiast tutaj, jeżeli już pojawiają się jakieś takie zmiany, to już możemy mówić o tym właśnie, że ta skóra idzie w skórę trądzikową. My trądzik kojarzymy raczej z tymi takimi zmianami już cystami, tymi pryszczami, dużymi takimi ropnymi wykwitami. Natomiast bardzo często trądzik, który w perspektywie przeradza się nam właśnie w takie zmiany mocne, ropne, a on swoją genezę ma właśnie w małych zaskórniczkach, które jak mają sprzyjające środowisko, mówię tutaj o na przykład Propionibacterium acne, czyli właśnie bakterii, która powoduje ten trądzik, no to wtedy pojawiają się tutaj na naszej skórze różne rzeczy. I bierze się to, moi drodzy, z tego, że, i tutaj mam dla was dzisiaj taki rekwizyt, mam tutaj dla was, przygotowałam dzisiaj skórę. Bierze się to, moi drodzy, z tego, że po prostu jak mamy tutaj mieszek włosowy, no nie, tutaj mamy gruczoł, to po prostu to sebum się tutaj gromadzi w zbyt dużej ilości, to wszystko się tutaj czopuje, zatyka. No i właśnie powstają nam mniejsze albo większe zmiany. I na przykład jak będziecie mieli zaskórniki otwarte, to będą takie zaskórniki, które się otworzą tutaj w tej wierzchniej warstwie skóry i one są bardzo często po prostu łatwe do wyciśnięcia. Natomiast już tutaj blokujący się w tych mieszkach, blokujący się to sebum, jego się zbiera tak dużo, bardzo często jest tak, że po prostu nie usuwamy martwego naskórka, no i ta skóra jakby nie ma ujścia, tylko ta skóra nam się zamyka. I to wszystko, co tam się zbiera, całe to sebum, po prostu ono, ja to zawsze mówię, to jest jak taki gejzer, to wszystko tam w tej skórze buzuje, no nie? No więc stąd się biorą zmiany, że to się nam po prostu tutaj czuje. Dobra, na razie rekwizyt odkładamy na bok. No i teraz zastanówmy się nad tym, jakie są przyczyny tej skóry tłustej, skóry potencjalnie trądzikowej. Przeważnie jest tak, że mają tutaj duży wpływ czynniki genetyczne. Więc zazwyczaj jest tak, że jeżeli ktoś w naszej rodzinie miał jakieś predyspozycje właśnie do skóry przetłuszczającej się, no to prawdopodobnie my to złapiemy, bo jesteśmy kalką naszych rodziców, więc jeżeli
nie wiem, mama ma problemy z naczyniowością, tata miał problemy z trądzikiem, to jest wysokie prawdopodobieństwo, że my będziemy kalką albo mamy, albo taty, więc albo złapiemy naczyniowość, albo na przykład złapiemy trądzik. Więc tutaj zarówno przy samym typie skóry, skóry tłustej, może tutaj chodzić po prostu o genetykę. Bo jak patrzymy sobie na problemy skórne, to pamiętajcie, że mamy ten element genetyki i mamy element epigenetyki. I teraz, jeżeli mówimy o elemencie genetyki, to mówimy o elementach, na które my tak jakby nie mamy wpływu. Po prostu rodzimy się, nie? Zobaczcie, to jest tak, jak mamy na przykład ktoś ma skórę grubą, tak? A ktoś ma skórę cieniutką. No i teraz, no ja. Żadnymi, akurat jestem właścicielką skóry cienkiej, ja żadnymi zabiegami nigdy nie będę miała mięsistej, grubej skóry. No nie? Znowu ta osoba, która ma mięsistą, grubą skórę, nigdy nie będzie miała skóry gładziutkiej jak puszek, delikatnej. Więc to są właśnie czynniki te genetyczne, na które my po prostu nie mamy wpływu. To jest tak, jak dostajemy pewien kolor oczu, pewien kolor włosów, dostajemy pewien rodzaj budowy i nie mamy na to po prostu wpływu, tak? Taka jest nasza genetyka. No i teraz właśnie ta skóra tłusta. Po prostu możemy ją dziedziczyć. Skóry tłustej, raczej ta skóra od zawsze jest po prostu tłusta, wyświecająca się i tak dalej. I tak samo trądzikowa, zarówno skóra tłusta może prowadzić do trądziku, ale również genetycznie, tak jak mówię, możemy ten trądzik po kimś genetycznie zebrać. No i teraz mamy te rzeczy genetyczne, ale mamy też te rzeczy epigenetyczne, tak? Te czynniki epigenetyczne. A czynniki epigenetyczne to są z kolei czynniki takie właśnie nabyte, więc na te czynniki epigenetyczne, które mają wpływ na nas, my już mamy na nie wpływ, więc tutaj warto też wiedzieć o tym, że chociaż dostajemy jakąś kalkę, chociaż dostajemy jakąś, otrzymujemy, dziedziczymy jakiś typ skóry, to mimo wszystko my też na pewne elementy tej skóry mamy wpływ. No i teraz czynniki genetyczne to jest jedno, tak? Czyli dziedziczymy ten rodzaj skóry, dziedziczymy problem skórny. Drugim elementem jest, i ja już mówiłam to w przypadku skóry mieszanej z zeszłego tygodnia, kolejnym elementem jest nieprawidłowa dieta. I tutaj o tyle, o ile w skórze mieszanej ma wpływ na nas ta dieta, o tyle w przypadku skóry tłustej, a już wybitnie w przypadku skóry trądzikowej, zdecydowanie tutaj powiedziałabym, że dieta odgrywa bardzo dużą rolę. Bardzo. Dlatego, że w momencie, kiedy mamy skórę tłustą, to ona już z automatu wydziela dużą ilość sebum. Po prostu tak ma. Wydziela dużą ilość sebum. I my teraz, jak mamy tutaj, powiedzmy, skupmy się znowu na tych, dalej na tych naszych mieszkach, na tych ujściach mieszka, czyli na tych gruczołach. No to teraz zobaczcie, one już i tak funkcjonują, produkują więcej tego sebum, tak? No i teraz w momencie, kiedy my mamy nieprawidłową dietę, a mówię tutaj o dużej podaży wysokiego indeksu glikemicznego, o dużej podaży słodyczy, nabiału, pszenicy, no plus właśnie indeks glikemiczny, o którym mówiłam Wam ostatnio, to my tak jakby sprawiamy, że te wszystkie nasze gruczoły łojowe, one jeszcze bardziej się napełniają, one się jeszcze powiększają, nie? No i jakby w perspektywie czasu, no z tego musi się nam zrobić coś zapalnego. Więc tutaj ja ostatnio Wam właśnie wspominałam o tym, żeby na zadanie domowe, jeżeli skóry mieszane w zeszłym roku, w zeszłym tygodniu, w zeszłym nagraniu mnie nie oglądały, i nie zerkały na ten indeks glikemiczny, to warto by było, żeby skóry, które mnie oglądają dzisiaj, zrobiły sobie jednak na zadanko domowe ten indeks glikemiczny, dlatego że możecie nie mieć świadomości, że te skóry, że to, co jemy, wydaje nam się czasami, że my jemy zdrowe posiłki, że jemy na przykład owoce, warzywa, ale te owoce, warzywa mogą mieć właśnie wysoki indeks glikemiczny.
i mogą nie do końca służyć Waszej skórze. Więc jeżeli te skóry z zeszłego razu mieszane nie zrobiły sobie zadania domowego, i albo nie oglądały te osoby właśnie tego Zooma, to zróbcie sobie to dzisiaj, bo to jest niesamowicie ważne. I mogę Wam powiedzieć, że z perspektywy mojej pracy i z perspektywy skór, z którymi pracuję, to jest element tej diety, który ja przerabiam za każdym razem i od razu powiem, że on się za każdym razem sprawdza. I w momencie, kiedy dana osoba sobie właśnie robi taki rachunek sumienia, drukuje sobie tabelę z indeksem glikemicznym, zwraca uwagę na to, co je na co dzień, to od razu tutaj powiem, że przy też włączeniu odpowiedniej pielęgnacji dzieją się cuda. Więc to na zadanko dzisiaj, prześledzić sobie te indeksy glikemiczne. Teraz kolejnym elementem, który mamy, są wahania hormonalne. I teraz tutaj jest zasada taka sama. W momencie, kiedy mamy zwiększoną aktywność na przykład androgenów bądź prolaktyny, to właśnie również wiąże się z większą produkcją sebum. No i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Większa produkcja sebum, więcej sebum, zapychanie, gromadzenie się tego sebum. I to przekłada się na powstawanie kolejnych zmian. Więc tutaj, jeżeli chodzi o te wahania hormonalne, to tutaj po prostu, jeżeli takie rzeczy się dzieją, bądź takie rzeczy się nie działy jeszcze, powiedzmy na przykład rok temu, pół roku temu, a teraz nagle coś się dzieje, to warto też tutaj zwrócić na to uwagę. W szczególności warto zwrócić uwagę na to, gdy te zmiany, tutaj będzie to bardziej takie skierowane do pań, kiedy te zmiany tworzą nam się tutaj na linii żuchwy, gdzieś na linii szyi oraz na brodzie, bo to już nam wskazuje na takie typowy taki trądzik stricte hormonalny. No i tutaj zazwyczaj są jakieś odchylenia, jeżeli chodzi o hormony. Zazwyczaj jest to prolaktyna, zazwyczaj jest to testosteron, to tak z mojego doświadczenia mogę Wam powiedzieć. No i teraz kolejnym takim elementem, na który skóry tłuste, a już trądzikowe wybitnie, muszą zwrócić uwagę, no to są przede wszystkim, to jest higiena. Dlatego, że wracając do naszego modelu, w momencie, moi drodzy, kiedy my mamy tutaj ujście tego mieszka. Tutaj mamy sebum. Teraz nagromadzone. I teraz, jeżeli nam dostaną się, drapiemy, opieramy się, nie czyścimy telefonu, tak ogólnie taka pojęta higiena, za mało oczyszczamy skórę. Panie nadużywają make-upu, chodzą w make-upie, śpią w make-upie, tak? W tym momencie tutaj dostają się nam jeszcze dodatkowo bakterie. Więc mamy tak, mamy tutaj sebum, mamy bakterie i teraz jeszcze i teraz jeszcze, nie daj Boże, mamy problemy ze złuszczaniem naskórka, więc ta skóra nam się zamknie. No i co w środku się dzieje? Dramat się dzieje, nie? I to się wtedy właśnie tworzą te zapalne, te bolące gule, więc bardzo ważnym elementem dbać o odpowiednią higienę, o oczyszczanie właśnie tej skóry trądzikowej. Dziękuję Ci. No i teraz tutaj takim ostatnim elementem, który mamy, no to na pewno będzie, to na pe pewno będzie nieprawidłowa pielęgnacja. I tutaj w kwestii nieprawidłowej pielęgnacji chciałabym powiedzieć o dwóch rzeczach. Skóry tłuste. Jak to zawsze się śmieję, tego nas w szkole nie uczyli, chociaż to byłoby bardzo korzystne. Wszystkie skóry tłuste od małego, już może nie od małego, ale od najmłodszych lat, skóry tłuste mają przeświadczenie, że jeżeli one się tłuszczą, to one muszą się osuszać. One muszą kupować kosmetyki na bazie kwasów, na bazie osuszaczy, przesuszaczy, peelingów, ściągania. To sebum trzeba usuwać, to sebum trzeba likwidować. No i teraz skóra sobie dlatego to sebum wyprodukowała, bo ona w tych warunkach czuje się ok. Te warunki są dla niej optymalne. No i teraz w momencie, kiedy i ta skóra sobie z jakiegoś powodu to sebum naprodukowała,
No i teraz w momencie, kiedy my to sebum jej zbieramy na bieżąco, chodzi tutaj, moi drodzy, naprawdę już jakby począwszy od pielęgnacji domowej, po uczęszczanie na różne kwasy do gabinetów, po korzystanie z różnych urządzeń ściągających sebum. Więc tutaj mówię o szerokim wachlarzu elementów, którymi ściągamy to sebum. No i teraz w momencie, kiedy my to sebum tej skórze ściągniemy, no to co? Jak myślicie, co ta skóra zrobi? Skóra sobie pomyśli, o kurczę, zabrali mi, nie mam, brakuje mi. No to co? Gruczoły, halo, halo, wyprodukujecie mi znowu sebum? No i oczywiście, że gruczoły wyprodukują sebum, więc co się zdarzy? Im bardziej będziesz tą skórę przesuszać, tym ona ci będzie bardziej chciała to sebum uzupełnić i ona ci bardziej będzie produkowała to sebum. Więc tutaj największym zaskoczeniem osób, które mają problemy właśnie z trądzikiem czy ze skórą tłustą, największym zaskoczeniem i takim totalnym dezo jest fakt, że mówi się o tym, by tą skórę nawilżać. Jak mam ją nawilżać, jak ona mi się tłuści? Jak ja mam na tą tłustą skórę nakładać jeszcze jakiś krem? Ona mi się zapcha, nie? Więc tutaj jest taki bardzo ciekawy element, tak, że właśnie skóry tłustej, skóry trądzikowej się nie przesusza. Więc tutaj mówiąc o nieprawidłowej pielęgnacji, właśnie to miałam na myśli, ponieważ jak mam skóry trądzikowe, a niestety skóry trądzikowe są, powiedziałabym, no kurczę, stanowią 60% mojej pracy, jak nie więcej, no to niestety ten szablon, właśnie taki ten, taka ta zasada właśnie, że osoby, które się do mnie zgłaszają, jak przyglądamy ich pielęgnację, to tam jest wszystko do skóry tłustej, wszystko do skóry trądzikowej, wszystko na kwasach, na osuszaczach, przesuszaczach, peelingach. No to odkrywają Amerykę, że ale przecież mam całą pielęgnację, nie? Do dobrego typu skóry. Mam przetłuszczającą skórę, więc do dobrego typu mam dobraną pielęgnację. Kolejny element taki nieprawidłowej pielęgnacji to jest, moi drodzy, żeby mimo wszystko uważać na to, żeby nie kupować całych serii kosmetyków. Chodzi mi tutaj o całą serię do danego typu skóry. Ponieważ jak weźmiecie, no dajmy na to, weźmy skórę tłustą czy trądzikową, to tam bazą przeważnie jest kwas migdałowy, bądź bazą jest kwas azelainowy. Rzadziej jest kwas salicylowy. I teraz kwas salicylowy występuje w żelu do mycia, w toniku, w serum, w kremie, no w SPF-ie może nie. Więc cztery produkty zawierają ten sam czynnik, ten sam składnik aktywny, nie? Ten sam czynnik osuszający tą skórę. Więc tym wpędzacie się w jeszcze większe zmiany skóra w momencie, kiedy ona się. Wyobraźcie sobie w ogóle ten mechanizm jej działania, nie? Osuszamy. Ta skóra tutaj goni z tym gruczołem. Napełnia się, napełnia. Osuszamy. Ona jeszcze bardziej dostaje, napełnia, napełnia. Do tego jeszcze dojdzie dieta, dojdą jakieś elementy hormonalne. Mam nadzieję, że zbudowałam Wam teraz obraz tego, co tam się dzieje w tej skórze tłustej. I teraz tak, jak dbać o tą skórę tłustą, trądzikową? Na co zwrócić uwagę? Powiedziałam Wam już, z czego bierze się problem skóry tłustej, problem skóry trądzikowej, więc ja bym zwróciła uwagę na też ważny element, którego nie zawsze bierze się pod uwagę. Jak już skupimy się na tym indeksie glikemicznym, zrobimy sobie taki rachunek sumienia rzeczywiście, czy elementy naszej diety nie wchodzą w ten czerwony ani pomarańczowy zakres indeksu glikemicznego. Teraz też bardzo często jest tak, że właściciele tych skór tłustych czy trądzikowych w ogóle nie przyjmują żadnych suplementów. Troszeczkę mnie już znacie, osoby, które mnie tutaj regularnie oglądają, więc wiecie, że ja propaguję raczej takie holistyczne podejście do skóry, więc u mnie jest to zewnętrzne, ale jest też to wewnętrzne.
Tak, i na zewnątrz, i wewnątrz musimy o tą skórę dbać, więc to jest taka praca, powiedziałabym, tych trybików. To nie jest tylko pielęgnacja, to nie jest tylko higiena, to są różne rzeczy sklejone w całość. Więc jeżeli mówimy tutaj właśnie o diecie, to coś, co ja Wam bardzo polecam, sama korzystam i sama moim podopiecznym polecam, to są dwa suplementy. Pierwszy suplement, który ma cudowny wręcz wpływ na nasze ciało, na nasze zdrowie, to jest omega. Tutaj mamy DHA, EPA, rewelacyjne kwasy, które są ważne jakby dla funkcjonowania naszego organizmu, ale przede wszystkim dla funkcjonowania naszej skóry, dla odpowiedniego metabolizmu właśnie tych tłuszczy. Teraz drugim suplementem, który też tutaj rekomenduję szczególnie paniom, ponieważ no niestety wy macie problem częściej, panowie też, ale panowie nie wiem dlaczego bardziej mają okolice pleców, obręczy barkowej, natomiast panie mają bardzo często problemy właśnie z tym trądzikiem hormonalnym. I to jest, słuchajcie, taki trądzik, który dotyka panie 30+, 40+. No i kojarzymy to z trądzikiem. Trądzik kojarzymy jakby z wiekiem nastoletnim, studenckim, a okazuje się, że ten trądzik hormonalny, te zmiany hormonalne mogą nas dotknąć w różnym wieku. I teraz tutaj, moje drogie panie, jeżeli jesteście w trakcie jakiejś kuracji, bądź nie jesteście jeszcze w trakcie kuracji kosmetykami i też chcecie sobie w jakiś sposób pomóc, to bardzo serdecznie Wam polecam, żebyście regularnie przyjmowały sobie nasz cykl MN. To jest rewelacyjna mieszanka, która nie tylko pomoże Wam przejść przez sam cykl miesiączkowy. Mówię tutaj o samej miesiączce, tak? O dolegliwościach z nią związanych, o napięciu i tak dalej, ale chodzi tutaj o cały cykl. Ponieważ nasze hormony, ja już Wam to tłumaczyłam i też Wam obiecałam, że będzie specjalny Zoom na temat tego naszego cyklu kobiecego. Oczywiście tutaj dotrzymam słowa i na pewno ten Zoom dla Was przygotuję. Natomiast dzisiaj już takim krótkim wprowadzeniem, jeżeli chodzi właśnie o ten nasz cykl miesięczny, to niestety jest tak, ja to Wam później pokażę na hormonach na wykresie. Niestety jest tak, że my nie mamy czterech tych samych tygodni. Niestety mamy 2 tygodnie takie, 2 tygodnie takie. Więc bardzo często zauważacie, że jakieś zmiany, szczególnie tutaj w tej okolicy, pojawiają się właśnie przed miesiączką. Ma to związek z tym, że ten poziom hormonów niestety nam się zmienia. I właśnie ten preparat powoduje, ten suplement, że tak powiedziałabym, gładko przechodzicie cały ten swój cykl, nie? Trochę reguluje ten cykl, więc jeżeli macie z tym problem, to polecam Wam naprawdę wspomóc się tym suplementem, bo jest rewelacyjny. I teraz znowu skóry tłustej, skóry trądzikowej, jak już jesteśmy przy tym cyklu, to one znowu będą miały problemy właśnie przed okresem. Jakby przeważnie następuje to około 7 do 10 dni, no gdzieś tak 7 dni przed okresem, dlatego że co się dzieje? Zmiana hormonów powoduje, że to sebum, czyli tutaj te nasze nieszczęsne gruczoły, one tutaj znowu ta fabryka idzie pełną parą. I możecie mieć też takie wrażenie, że normalnie macie skórę tłustą, przetłuszczającą się, a w tym okresie przed miesiączką ona jest jeszcze bardziej tłusta. Jako, że ona jest jeszcze bardziej tłusta, te hormony je podbijają do sebum, no to co? Więcej będzie się Wam tego wszystkiego zapychać. No nie? Dobrze. No i teraz tak, co dalej? Redukcja stresu, to było też ostatnio, ze względu na to, że skóra jest organem hormonozależnym. Kortyzol jest również hormonem, który powoduje, co znowu powoduje? Tu się kotłuje wszystko. Tu się wszystko kotłuje pod tą skórą. Więc tutaj kortyzol też nam nie pomaga. Więc zobaczcie, ile
rzeczy, ile mamy zależności tutaj, jeżeli chodzi o tą skórę tłustą i trądzikową. No i teraz o odpowiednim poziomie hormonów. Przed chwilką przy okazji tego suplementu powiedziałam. No i teraz tutaj już na poprzednim slajdzie też wspomnieliśmy sobie właśnie o tej odpowiedniej pielęgnacji, czyli właśnie o tym nie wprowadzaniu tych mocnych składników aktywnych. Zrozum, że skóra tłusta, skóra trądzikowa, ona potrzebuje nawilżenia, żeby dać cynk tym gruczołom. Ja was nawilżam, nie musicie tego tutaj produkować. Dobrze. I teraz lećmy sobie dalej. Przygotowałam dla was teraz rutynę, która powinna tutaj skórom tłustym jakby pomóc wejść, zrozumieć, jak ta skóra też funkcjonuje, poczuć, jak ta skóra funkcjonuje. Jak zwykle zaczniemy sobie od oczyszczania i tutaj na chwilkę przy tym zostanę. Jeżeli chodzi o oczyszczanie skóry, to tutaj skóry, nadmieniłam wam już o tym, by dbać o tą higienę, że to jest niesamowicie ważne. Niesamowicie ważne jest, moi drodzy, przecieranie też szybki z telefonu. No nie? Bardzo często jest tak, że te zmiany nie występują symetrycznie. Bardzo często jest tak, że jak widzę, że na jednym policzku u podopiecznego jest więcej zmian, na drugim mniej, to zawsze pytam, do którego policzka przykłada telefon. I w 99% do tego, gdzie jest więcej zmian, ta osoba przykłada telefon. Więc to jest też taka ciekawostka. Więc dezynfekujcie, przecierajcie sobie ten telefon. Szczególnie panie tutaj, które właśnie my mamy make-up, mamy filtry. No i to wtedy, słuchajcie, tu jest taki kożuszek, się tworzy z dotykania, taki kożuszek, to wszystko kwitnie na tym ekranie. Później do czystej twarzy przykładacie i wierzcie mi, że to wszystko ma znaczenie. No więc teraz co z tym oczyszczaniem? Absolutnie zarówno skóry tłuste, jak i skóry trądzikowe, absolutnie rano powinny myć skórę żelem, żeby te wszystkie pozostałości usunąć. Tutaj też zachęcam z takich rzeczy też technicznych, zachęcam Was, żeby też często poszewkę zmieniać z poduszki, żeby nie doprowadzać do tego, żeby włosy były tłuste i wtedy śpimy na tych tłustych włosach, więc tutaj też zachęcam do takich elementów. Niektóre z nich mogą się Wam wydać śmieszne, ale tak jak powiedziałam, to wszystko jakby spina nam się w całość, nie? Więc to wszystko klocek do klocka ma znaczenie. I bardzo często właśnie moi podopieczni mówią mi o tym, że kurczę, pani Kasiu, to zmieniłam, to zmieniłam, to zmieniłam. No kurczę, to jest niesamowita zmiana, nie? Więc też tego wam życzę. I teraz tak. Tłuste, trądzikowe skóry absolutnie oczyszczają swoją skórę żelem. Rano wystarczy raz przemyć tym żelem, dobrze tą skórę wypłukać. No i tutaj mamy tonik. W ogóle bez zwłóstań. Ten tonik aloesowy będzie nam świetnie tonizować, przede wszystkim już nawilżać tą skórę, nie? A przy tym on jest lekki, wodnisty, więc też nie będziecie czuli obciążenia. Dlatego też ten żel, tak jak zawsze mówię, dlaczego został w takiej wersji troszkę bardziej lejącej stworzony, właśnie po to, żeby też on się fajnie zmywał, dobrze domywał, żeby dla skór właśnie, które mają problemy z przetłuszczaniem, żeby on ładnie emulgował, żeby nie było problemu z tym, że on zostaje niedomyty i to wszystko się nam jeszcze czepuje. Więc tutaj oczyszczanie w przypadku skór tłustych, trądzikowych jest niesamowicie ważne. Szczególnie tutaj ja zaraz do tego przejdę przy pielęgnacji popołudniowej, natomiast szczególnie tutaj wśród nastolatków albo wśród pań, które mają mocny make-up, tutaj, moje drogie, trzeba usuwać. Zresztą powiedziałabym też, moi drodzy, dlatego że mam bardzo dużo nastolatków czy panów w różnym wieku, którzy też stosują korektor, nie? Więc to tutaj nie tyczy się, make-up już nie tyczy się tylko pań. No i teraz tak, pielęgnacja dzienna. Ze względu na to, że pielęgnacja dla skóry tłustej i trądzikowej
Ona musi się fokusować na nawilżaniu, ale to musi być takie lekkie nawilżanie. Ja bym tym skórom po oczyszczeniu porannym żelem, po stonizowaniu, wstępnym nawilżeniu powiedziałabym, bo powiedziałabym, że nasz tonik aloesowy, jeżeli chodzi o skóry właśnie tłuste, trądzikowe, powiedziałabym, że on będzie spełniał rolę takiego serum nawilżającego, ale w bardzo przyjaznej, przyswajalnej wersji, nie obciążającej skóry, nie? Więc też popatrzcie na to w ten sposób. Więc ja bym tutaj dała tylko i wyłącznie w pielęgnacji dziennej Daytime Hydration, ze względu na to, że on ma bardzo fajną kompozycję składników aktywnych. On jest też lekki, szybko się wchłania. Będzie się na nią fajnie trzymał makijaż, nie obciąża tej skóry, więc tutaj pielęgnację dzienną oparłabym o krem Daytime Hydration. Jeżeli macie właśnie skórę tłustą, trądzikową i macie doświadczenie z jakimś innym zestawem dziennym, który Wam się sprawdza, to napiszcie. Ja tutaj chętnie zobaczę, co już testowaliście. Więc to mamy pielęgnację dzienną i z tym kremem Daytime Hydration ruszamy sobie w trasę. Chciałam tutaj jeszcze też nadmienić, że ceramidy, które są zawarte właśnie, na których opiera się ten krem Daytime Hydration, ceramidy przy skórze trądzikowej i przy skórze tłustej są niesamowicie ważne, ważnym elementem. Więc tutaj też znowu podbijam do idei tych naszych składów, tej naszej linii Skin Mission. Zobaczcie. Bez względu na to, o jakich skórach mówiliśmy, każda skóra gdzieś na którymś etapie swojej pielęgnacji użyje wszystkich tych produktów, nie? Więc teraz mamy pielęgnację dzienną. No i teraz właśnie tutaj ta popołudniowa pielęgnacja po powrocie do domu, którą tak odrobinkę już zaspoilerowałam tym myciem, ona powinna, mówię, głównie tutaj pije do nastolatków, moi drodzy, moje drogie. Bądź mamy nastolatków, bo myślę, że bardziej mamy nastolatków nas oglądają. Gońcie te dzieciaczki, ja gonię mojego, gońcie te dzieciaczki do mycia skóry, bo czy to jest chłopak, czy to jest dziewczynka, która jakiś tam element make-upu nakłada, to dzieci chodzą po dworze, jest zanieczyszczenie, w szkole jest pył, no z higieną też różnie bywa. Więc gońcie, żeby ta skóra była po całym dniu oczyszczona. No i tutaj oczywiście oczyszczamy żelem. Jeżeli mamy make-up, no to możecie na przykład tym żelem umyć tą skórę 2 razy. Później stosujemy tonik. No to jest jakby mój groszek z marchewką, inaczej sobie nie wyobrażam. Panie też tutaj zmywają make-up. Oczywiście panów też zachęcam do tego. Pamiętajcie, i tutaj taka ciekawostka, więcej panów ma skłonność do skór przetłuszczających się, tłustych, dlatego że wy macie jakby grubszą skórę, no nie? Nie mówię, że jesteście gruboskórni, ale macie grubszą skórę. Dobra, to był oczywiście taki żart na rozładowanie toniku z kremem. Natomiast każdy powinien, bez względu na to, gdzie jesteśmy, gdzie przebywamy, to każdy powinien tą skórę mimo wszystko oczyścić po powrocie do domu. Nakładamy sobie tonik, który właśnie traktujemy jako taki serum nawilżający, jaką taką esencję tonizującą, esencję nawilżającą. No i teraz tutaj, jeżeli chodzi o ten daytime hydration, ja go zrobiłam z małym pytajnikiem, ze względu na to, że jeżeli, i tutaj to będzie bardzo indywidualne, więc testujcie, dajcie znać, jak to się sprawdza. Może być tak, że w momencie, kiedy sobie oczyścisz żelem, który tak jak wiecie, po zmyciu ten żel jest, ta skóra jest mięciutka, ona jest oczyszczona, koty. Moje koty, słuchajcie się.
lampą, ringiem się bardzo interesują. Towarzyszą mi tutaj dzisiaj. W momencie, kiedy ta skóra jest umyta żelem, to wiecie, że ona już jest mięciutka, ona jest fajna, nawilżona. Więc jak jeszcze stonizujemy ją tonikiem aloesowym, to może być tak, że poczujesz, że nie musisz już na nią nic nakładać, więc do nocy możesz sobie po prostu z taką skórą chodzić. A jeżeli poczujesz, że mimo wszystko po oczyszczeniu żelem i po stonizowaniu tonikiem jeszcze masz taką potrzebę, żeby jeszcze coś na nią dołożyć, to w tym wypadku dołóż sobie jeszcze niewielką ilość daytime hydration. No i teraz pielęgnacja nocna. Dzisiaj, moi drodzy, troszkę inaczej, bo podejście do skóry tłustej i skóry trądzikowej musi być troszeczkę inne. Natomiast z oferty produktowej, którą na chwilę obecną mamy, stworzyłam dla Was taki, wydaje mi się, bardzo ciekawy set. Tam kolejność, którą tutaj widzicie, no to jest kolejność każdego dnia. Poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, no i trzy kropeczki dalej w tym samym układzie. I teraz tak, chciałabym tutaj się skupić na dwóch kremach, na kremie Daytime Hydration i Nighttime Recovery. Daytime Hydration, ze względu na to, na jego lekką konsystencję i zawartość ceramidu. Nighttime Recovery na bazie tego, że tam oprócz ceramidów jeszcze mamy niacynamid. Ten niacynamid jest u nas dosyć wysoko w składzie, więc niacynamid będzie miał zadanie wpływające właśnie na ujścia gruczołów łojowych, będzie miał na łagodzenie, takie właśnie działanie kojące, więc niacynamid jest jedną z substancji aktywnych, które są właśnie wykorzystywane przy skórach tłustych oraz przy skórach trądzikowych. On jest właśnie taki seborregulujący, więc oparłam to o te dwa kremy, ale wykorzystałam też oba nasze sera. Ale ze względu na to, że skóra tłusta, trądzikowa, pomimo tego, że ona potrzebuje nawilżenia, to ona tego nawilżenia mimo wszystko potrzebuje tak bardzo, powiedziałabym, no to nawilżenie też musi być bardzo zrównoważone, bardzo małymi kroczkami, bo tą skórę musimy obserwować, jak ona się zachowuje. To ja bym tutaj poszła w taki schemat, żeby jednej nocy nałożyć kolagen przykryty daytime hydration, drugiej nocy nałożyć samo nighttime recovery i tutaj potraktować ten krem jako taki krem aktywny, właśnie ten krem z niacinamidem. Kolejnej nocy możecie sobie wykorzystać hialuron z daytime hydration, albo jak ktoś ma na przykład tylko kolagen, to możecie sobie stosować kolagen. Ten hialuron, on też się pojawi na naszym sklepie wkrótce, więc osoby, które jakby w zeszłej edycji go mają, mogą sobie go wykorzystać, a osoby, które mają kolagen, to oczywiście tylko kolagen. I znowu naprzemiennie z tym Nighttime Recovery, czyli jakby tutaj będziemy mieli nawilżenie, działanie czymś aktywnym, nawilżenie, działanie czymś aktywnym. I obserwuj Twoją skórę, jak ona rano wygląda po zestawie serum Daytime Hydration, a jak wygląda po samej nocy z czarnym kremem. No i możesz sobie dowolnie to regulować, więc jeżeli skóra wygląda dobrze po nocy z czarnym kremem, możesz zrobić dwa kremy na noc pod rząd i przełamać to jedną nocą z serum z kremem białym. Moi drodzy, tak wyglądałaby ta pielęgnacja, jeżeli chodzi o nasze schematy. Ja już tutaj do mojego supportu wysyłam zapytanie. Dobra. Okej. Teraz jak ja zatrzymuję udostępnianie, to nie wiem, co się stanie. Jestem ja. No właśnie. I teraz, moi drodzy, gdzie ja tutaj mam Was i pytania. No właśnie. Okej. Dobra. Słuchajcie, w takim razie
Zrobimy sobie to w ten sposób, że na tym sobie zakończymy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to zawsze te pytania możecie sobie załączyć pod nagraniem. Ja zawsze na nie odpowiem. Mam nadzieję, że dzisiaj tutaj z tym rekwizytem dzisiejszym się Wam bardzo podobało. Mam nadzieję, że było wyczerpująco, że znaleźliście już teraz sposób na Waszą tłustą, trądzikową skórę. Jestem ciekawa, co Was najbardziej zaciekawiło, jeżeli chodzi o te tipy, które podałam, te przyczyny cery trądzikowej i tłustej. Pamiętajcie, że jak zwykle możecie mnie obserwować na Instagramie. Możecie też się zapoznać z moją osobą na mojej stronie www. Więc moi drodzy, co? Ja na dzisiaj się z Wami żegnam. Jeszcze nie jestem pewna tematu na przyszły tydzień, bo chciałabym dla Was też coś przyszykować ekstra. Już te skóry żeśmy sobie wszystkie przerobili, więc tutaj mam nadzieję, że macie takie kompendium wiedzy. Więc ja na dzisiaj uciekam. Dziękuję Wam za uwagę. No i widzimy się w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się i do